kolegi radnego Gronowskiego i konsultując słowo, prosilibyśmy, żeby tylko powiadomić na naszych stronach internetowych, kiedy są te posiedzenia, bo na posiedzeniach komisji każdy może uczestniczyć. I w tym momencie uważam, temat będzie rozwiązany. Tylko oczywiście z tym przeze mnie byśmy prosili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł, proszę, pani radna, czy proszę starczyć? Pan poseł, wiecie, radny Kutkiewicza, my jako radny chcielibyśmy złożyć taki wniosek, aby każdy mógł dołączyć do tej komisji. Ja rozumiem, że ile by było więcej, tym obrady mogą być dłuższe, ale tak jak tutaj już zaznaczone, ten temat dotyczy bezpośrednio nas, mieszkańców. Także przede wszystkim zależy nam na tym, aby jako przeciwwaga mógł tam być członek klubu Razem dla Wolnota. Ale uważamy, że jeżeli inni radni chcieliby brać udział w pracy tej komisji, mieć możliwość głosu, nie tylko uczestniczyć, to uważam, że powinni mieć takie prawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym przypomnieć, że ustawę radnych ulic może być taki, że po prostu on powstanie, ale nie jest to, że to jest pewne, czy pan burmistrz przeznaczy po prostu na to pieniądze. Dlatego też nam tylko chodziło o to, bo to wniosek pamiętam prawdy pani Kozłowskiej, aby był taki po prostu plan remontu po prostu na tą kadencję. I proszę do tego tak emocjonalnie nie podchodzić, bo to są trudne sprawy. Myślę, że komisja właśnie nasza problemowa jest tutaj bardzo ważna i po prostu nasi koledzy radni nie będą oczywiście forsowali swoich prywatnych, jak gdyby poszkodzących do tego wyborczych, tylko będą przekierowali daleko idącą, prawda, jak gdyby profesjonalizm, prawda, i będą brali pod uwagę naprawdę wszyscy mając za sobą sztab ludzi profesjonalistów, którzy się zdecydowaną zajmują po prostu w urzędzie miasta. Dlatego też radny Kowalski, kończymy dyskusję, dobrze? A przechodzimy do następnego punktu. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam może złoty środek. Wszyscy zainteresowani, żeby się dopisali do Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ja nie bardziej będzie poza automatu, bo jest to robić w komisji, nie tylko są tam drogi, ale wiele innych rzeczy. To było obligatoryjnie, cała komisja jest. To był klucz, więc zapraszam do komisji, wielu przewodniczących. Ale to dobrze świadczy o radnych, że mają chęć pracować w wielu komisjach. Ja się pytałam pana burmistrza, tylko panie przewodniczący, nie pana, tak odnośnie, kierowałam to do pana burmistrza. Przepraszam bardzo. Tego słowa do tego, co powiedział radny Kowalski, jeżeli już ktoś chce wziąć w komisji, panie krajowym, to proszę bardzo, ale niech jest koniec komisji, które już były. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz jeszcze chciałby coś dodać na swojej odpowiedzi? Oczywiście, jeżeli jest taka wola i chęć przystąpienia do tego zespołu, możemy tutaj rozważać to. Natomiast nie ja właściwie jestem tu decydentem i myślę, że to rada powinna zdecydować, czy chce, żeby była komisja, przedstawiciele rady w tym zespole, czy chce, żeby radni mogli się do niej dopisać. Dziękuję. Proszę. Ja oczywiście jeszcze ja będę oczywiście informował wszystkich radnych o tym dokładnie zespołu. Nie jest komisja tego zespołu, po posiedzeniach tego zespołu i każdy radny będzie mógł w nim uczestniczyć. Natomiast co do decyzji, no myślę, że i tak ta decyzja będzie później przedstawiona Wysokiej Radzie do konsultacji. Ale jeżeli jest taka wola uczestnictwa radnych, proszę o, że tak powiem, akcent do tego zespołu. Możemy rozszerzyć tą grupę bez problemu. Dziękuję. Oczywiście prosiłbym, żeby już nie wracać do samego początku, więc też pewnie tych posiedzeń będzie więcej, bo tak sobie założyliśmy, żeby jednak do końca tego marca ten program remontów był przygotowany. Więc tych spotkań pewnie w najbliższym czasie będzie kilka porządków. Ale proszę zgłosić akcję do tego zespołu, bo myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy zaprosili. Dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję na ten temat. Przechodzimy do punktu drugiego.
zapytanie w relacji rady. Proszę uprzejmie, pan radny poruszył się wyjątkowo, bardzo szybko, prawda? Pierwszy, proszę bardzo, i radny. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Miała się wejść zmiana organizacji ruchu. Na szczęście nie wchodzi. Będą jednak konsultacje. Kto podjął kiedyś decyzję o takiej organizacji ruchu i czy było to wcześniej konsultowane? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Paweł Cikosz, proszę. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, kilka miesięcy temu zwracamy się do pana w formie interpelacji o wykonanie przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowej przy ulicy Kota Lińskiego w Malborku. Jakby uzasadniałem to tym, że bezpieczeństwo pieszych, upłynnienie ruchu drogowego jest tam niezmiernie ważne. Wydaje mi się, że potrzebne uczyszczanie droga, osiedle głównie rozwojowe osiedle, wydaje mi się, że do upłynnienia ruchu i dla poprawy bezpieczeństwa przechodniów i kierowców powinna tam się prawie zatoka. Nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi na ten temat, w związku z tym ponawiam swoją prośbę i proszę o uwzględnienie mojej interpelacji, a także odpowiedź, czy jest to możliwe, a jeżeli jest niemożliwe, to dlaczego? To po pierwsze, panie burmistrzu, zadałem też panu na ostatniej sesji Rady Miasta pytanie dotyczące, kilka pytań dotyczące firmy Pyrex, która obecnie rozpoczęła, jeżeli dobrze widzę, inwestycje w Malborku i zaczyna ją realizować. Też, jak dobrze pamiętam, na poprzedniej sesji Rady Miasta podjęliśmy uchwałę, w której tej firmie, na wniosek tejże firmy, spółki zmieniały plan zagospodarowania przestrzennego. Dlatego ponawiam pytanie, ponieważ znowu nie otrzymałem, a o to prosiłem. Na czym dokładnie będzie polegała działalność firmy Terex? Czym spółka będzie się zajmować? I drugie pytanie, ile osób planuje zatrudnić firma Terex bezpośrednio w swoim zakładzie? Więc ile stworzy miejsc pracy? Wydaje mi się, że spotykał się pan z przedstawicielem tejże firmy i mam nadzieję, że pozyskiwał pan tego typu informacje, ponieważ od tego jest w zasadzie budowa miasta, prawda? To kolejne moje pytanie i proszę o odpowiedź. I mam jeszcze jedno pytanie dotyczące miejskiego, znaczy RPPL-u. Z tego co wiem, to RPPL w tym roku będzie. Więc moje pytanie, a w zasadzie zapytanie, czy interpelacja jest taka, wnioski, aby może rozważyć kwestię na przyszły rok, aby te 300 tysięcy, to jest około 300 tysięcy złotych zabezpieczonych w budżecie, aby jednak nie przekazać tego na budżet obywatelski. Na pewno zmniejszyło to koszty pracy, bo trzeba tutaj budować dwa zespoły, ale, a to już odnosi się do przyszłości, ale teraz, jeśli chodzi o teraźniejszość, to prośba jest taka, mówimy tutaj o tym, żeby w komisjach różnego typu byli przedstawiciele ci, którzy chcą być w tych komisjach, praca komisji, więc proszę nie zapominać, że jest klub Praca dla Malborka. Z tego co wiem, w komisji dotyczącej RPPL-u tam żadnego przedstawiciela naszego klubu nie ma. W związku z tym prosimy o to, aby przedstawiciel klubu Razem dla Malborka znalazł się w tym zespole, czy to jest komisja, już teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć, w pracach tego organu, który decyduje, komu przyznawane będą środki na PPL. To jest wniosek w imieniu klubu Razem dla Malborka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, przekazuję głos teraz panu przewodniczącemu Sikorskiemu. Proszę uprzejmie, radny Sikorski i radny Czerwik się przyjdzie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Moja interpelacja dotyczy Malborskiej Strefy Ekonomicznej. W celu stanowego podniesienia atrakcyjności naszej strefy ekonomicznej wnioskuję o usunięcie pozostałych krzewów i młodych drzew samosiejek oraz oczyszczenie terenu strefy z wyciętego drzewostanu. Uważam, że powyższe prace mogą zostać wykonane środkami interwencyjnymi. Ponadto wnioskuję o umieszczenie informacji na bramach wjazdowych do strefy o przeznaczeniu terenu oraz kontaktu do właściciela. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I proszę radny Czerwik, przygotowuje się radny Orzechów. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Mam interpelację do Pana Burmistrza. Następującą treść. Panie Burmistrzu, pomagam proszę, bo
podyskutowano z skargami mieszkańców miasta o podjęcie starań, by ograniczyć proceder funkcjonowania tzw. całodobowych jaskół hazardów. Mieszkańcy miasta są bezsilni i podejrzewają, że bezsilne w tej sprawie są również władze miasta i policja, czy też instytucje powołane do zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa miasta. I tu w mojej interpelacji zwracam się z prośbą, by pan burmistrz poprosił nowego komendanta powiatowego policji, by on zabrał głos w tej sprawie i wyjaśnił mieszkańcom Malborka, dlaczego proceder ten rozbija się bezkarnie i co jest powodem bierności policji. To tyle, jeśli chodzi o interpelację, natomiast dwa pytania mam jeszcze. Ostatnio jechałem ulicą Kochanowskiego i muszę przyznać, że robi wrażenie, jest pięknie wykonana i był to strzał w dziesiątkę. Ale zrażenowani jednak informują, że służby miejskie nie stanęły na wysokości zadania i nie przypilnowały, by opuszczający plac budowy wykonawca naprawił zniszczenia poczynione przez ciężki sprzęt budowlany na ulicach przyległych do ulicy Kochanowskiego, takich jak ulica Urocza, Łasaka, Malisno-Tunowskiego. Proszę zatem poinformować mieszkańców, kto jest winien takiego stanu rzeczy i w jakim terminie wyrządzone szkody zostaną naprawione. Drugie pytanie dotyczy zbliżającego się odsłonięcia figury na zamku dnia 17 kwietnia, tak podaje, informuje praca. I moje zapytanie w związku z tym, czy burmistrz miasta planuje włączyć się w organizację tego wydarzenia i czy my, jako radni miasta Malborka, będziemy też w jakiś sposób uwzględnieni jako uczestnicy tego wydarzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Korzeckiemu. Proszę uprzejmie, panie radzie, oddaję głos. Panie burmistrzu, panie burmistrzu, panie przewodniczący rado, ja mam jedno zapytanie i interpelację. Zapytanie brzmi, uchwaliliśmy na ostatniej sesji nazwę Ronda Przewodnicy przy targowisku i była tam, miał się tam bardzo ustawiony. W tej chwili tam postawiony jest pomnik. Jest jakieś miejsce kultu, wybierają się tam ludzie. Czy na to jest niepożądana sesja niezgody? Bo o ile się nie mylę, to w interpelacji w tej uchwale było tylko o nazwę ulicy. I mam interpelację w sprawie do pana przewodniczącego rady. Jeszcze raz odpowiadam swoją interpelację w sprawie powołania komisji zespołu do spraw nazewnictwa ulicy, budynków, placów i tak dalej. Nie będzie takich problemów, jak mamy teraz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie i panowie radni, poproszę o głos zabranie głosu pana radnego Tomalskiego. Przygotowuje się pani radna Grzegorzewska, a następnie pan radny Kołowski. Proszę uczynić. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, mam cztery interpelacje, a postaram się szybciutko. Szanowni Państwo, w związku z tym, że jest już planowane, są objazdy naszymi drogami lokalnymi związane tutaj z remontem dróg jest. Czy były rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, czyli inwestorem na temat taki, no bo te drogi lokalne nasze nie są przygotowane do takiego dużego ruchu i ciężkiego sprzętu i pojazdów, które niejednokrotnie są o swoim tonażu. Jeżeli te drogi ucierpią, a jest duże prawdopodobieństwo, że ich nawierzchnia będzie w nieco innym stanie wyglądać, czy były rozmowy, kto pokryje ewentualne remonty, czy inwestor się z tego wywiąże i tak dalej. Jest to ważne, myślę, dla interesu mieszkańców i dla naszego budżetu, żebyśmy nie stali pod znakiem zapytania, że należy wyremontować ulicę Kopernika, czy jakąś inną za chwilę. To jest moja pierwsza interpelacja. Druga, nawiązując tutaj do pytania radny Król wcześniej, miałem wczoraj spotkania z pana burmistrza Wilka, z panią Prior z firmy Prinoblast. Czy nie powinna być tutaj opinia całej Rady, a nie tylko Komisji Finansowej? Jeśli nie mylę, ja poruszałem tę sprawę też na sesji i
posłałem zapewnienie, że na pewno, jeżeli dojdzie do skutku, to z czego ma się wywiązać firma Budoplast, na pewno będziemy jeszcze to opiniować. I czy został tutaj w tej podpisanej ugodzie zabezpieczony interes gminy, bo przypomnę, inwestycja ta już trwa od bardzo dawna i to nie jest temat tej kadencji, tylko poprzedniej i jeszcze wcześniej, więc tutaj martwię się o interes naszego miasta, czy on został na użycie zabezpieczony, a stoimy teraz właśnie przed uchwałą o wzięciu kredytu. Trzecia interpelacja. Panie Burmistrzu, czy jeszcze jest niepora, może podjąć działania, bo wczoraj poruszałem ten temat na Komisji Oświaty, mianowicie sześciolatków, żeby zachęcić co najmniej tych gmin do tego, żeby jednak rodzice posłali dzieci sześcioletnie do szkoły, bo staniemy za chwilę przed problemem braku miejsc dla trzylatków. Wiemy, że będzie tam około 15-18 miejsc dla dzieci trzyletnich. To za mało, a może skuteczne zachęcenie dzieci sześcioletnich do szkoły, tak na przykład, nie wiem, w pełni wyposażony tornister, zachęci rodziców, żeby posłali sześciolatki. Jest to też aspekt finansowy, bo subwencja na dziecko w szkole to jest 5300 zł około, a na dziecko przed szkołą to jest niecałe 1500 zł. Oczywiście są też inne wydatki. Ale jest to zgodne z prawem, sprawdzałem. To nie jest tak, że gminy, które zachęcają dzieci sześcioletnie, łamią prawo. W Polsce jest wiele takich gmin. I czwarta moja interpelacja. Czy prawdą jest, że w budynku NCKiE, czyli dawny budynek, który już nie ma NCKiE, tam przy ulicy Kopernika i na zbiegu 17 marca, doszło w ostatnim czasie do zalania kilkuset metrami wody z instalacji CO. Jeżeli miało miejsce takie zdarzenie, bo wiele tych osób, które w tej sprawie się gdzieś tam poruszało ten temat, jeżeli doszło do tego, no to kto za to tutaj odpowiada, bo jeżeli miało takie coś miejsce, no to ten budynek do sprzedaży już się nie nadaje, a przypomnę, że nieruchomość ta w pierwotnej wersji miała jej cena wynosić 1 000 000 zł, czyli żeby taka nieruchomość wypadła z obiegu naszego, to po prostu znacząco uszczupla nasz budżet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani radnej z Przyjrzewskiej. Proszę o przyjmie. Przygotowuje się pan radny Donowski i następnie pan radny Zawadzielski. Proszę o przyjmie. Moje pytanie dotyczy byłego MWC i obecnie już powstałego Wydziału Połączeń. Chodzi mi o to, jakie kompetencje i zakres obowiązków ma aktualnie Wydział Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą? Chodzi mi o połączenie tych dwóch jednostek. Jak one działają na dzień dzisiejszy po połączeniu? Czym to się różni? Ilu pracowników liczy ten wydział? Drugie moje pytanie jest, dlaczego nie było konkursu na naczelnika wydziału? Jakie oszczędności zostały poczynione po likwidacji MWC? Chodzi mi przede wszystkim o etaty. Gdy spotykaliśmy się w budynku MWC, rozmawialiśmy na temat oszczędności. Pan burmistrz nas przekonywał do tego, że te oszczędności będą między innymi związane z etatami. Mówiono nam wówczas, że pracownicy MWC za to zarabiają więcej niż na przykład urzędnicy i trzeba będzie te różnice jakoś tam wyrównać. Takie informacje były nam przekazywane. Jak na dzień dzisiejszy jest zagospodarowany budynek wokół MWC? Chodzi mi o to, czy będzie tam tak zwane tchnięte życie, co było, o czym była mowa właśnie przy podejmowaniu decyzji o likwidacji tego budynku. Między innymi wypowiadała się tutaj pani Anna Brecht, też mi dobrze kojarzę, miała wiele pomysłów na temat tego, jak może ten budynek służyć mieszkańcom i turystom, bo wydaje mi się, że tak jak w zeszłym roku ma aktywne czwartki, Zumba, tak, prowadzone, to trochę za mało, człowiek jest poza sportem i aktywnością fizyczną, ale wydaje mi się, że ten budynek powinien być wykorzystywany bardziej pod kątem propagowania historii i sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Donowskiemu. Proszę uprzejmie.
Dziękuję, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, ja może zacznę od zapytań. Prosiłbym o udzielenie informacji, jak w naszym mieście wyglądają przygotowania do wprowadzenia programu 500+. Czy przewidujemy jakieś ewentualne problemy? Druga kwestia to nawiązanie do mojej interpelacji sprzed 2 miesięcy. Chodziło o transmisję spotkań reprezentacji polskiej podczas Euro 2016. Czy tutaj zapadły już jakieś finalne decyzje? Chciałbym po prostu usłyszeć, czy my jako miasto pokrywamy koszta związane z transmisją i te mecze będą mieszkańcy mogli zobaczyć, czy nie? Trzecie zapytanie dotyczy muralu bohaterskiego zamordowanego przez komunistycznych krajców Padochy, stadion żelazny. Tutaj wracamy do tego tematu, prawda, trwały konsultacje z panią Tałałaj. Były takie sugestie, że mural może zostać naniesiony na elewację budynku przy starym mieście pod warunkiem, że zostanie zmieniona jego kolorystyka oraz czcionka. No ja chciałbym zauważyć, że mural to jest wyraz artystyczny i ciężko narzucać, prawda, artystom i projektantom, żeby swoje dzieło zmieniali. Dlatego moje zapytanie, czy pan burmistrz, jako osoba, która poparła tę inicjatywę, wskaże ewentualne inne miejsce, gdzie mógłby powstać w formie przedstawionej tutaj na sesji w listopadzie. Czyli, panie burmistrzu, interpelacja. Dzisiaj o godzinie 10 spotkałem się z małopolskimi przedsiębiorcami z branży przewozowej w głównej mierze. I zostały mi przedstawione fakty tak naprawdę tragiczne w skutkach, jeżeli dojdzie do zapowiadanej w pierwotnej formie zamknięcia tej ulicy przy urzędzie miasta i nakazu objazdu dla samochodów ciężarowych. Uderzające było to, że taki samochód z jednej z firm w tej chwili, aby przejechać ze swojej bazy do mostu, pokonywał w jedną stronę 3 km. Według objazdu byłoby to 40 km, czyli mamy 6 km versus 80 km. I ja tutaj wnoszę po prostu o wypracowanie takiej formy objazdu, żeby nie uderzało na przedsiębiorców z branży przewozowej. Chciałbym dodać, że został mi przedstawiony projekt, który będzie dzisiaj też przedstawiony o godzinie 13 na spotkaniu, w którym jest jasno przez fachowców pokazane, że ta ulica nie musi być wcale zamykana i można to zorganizować w taki sposób, że nie będzie to kolidowało po prostu z przejazdem obok centrum miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Zawadnińskiemu. Przygotowuje się pan radny. Proszę. Panie przewodniczący, wysoka rada, panie burmistrzu. Mam dwa zapytania. Pierwsze. Czy przedłużył pan umowę Wyższej Szkole Gospodarki na kolejny okres? Jeżeli tak, to na jak długi okres czasu? I drugie zapytanie. Wzdłuż targowiska przebiega droga z miejscami parkingowymi. Motoryzowani mieszkańcy miasta pytają mnie, od kiedy można będzie parkować na tych miejscach w dni targowe. To tak normalnie pozostało, to tak, ale dni targowe praktycznie tam jest, są miejsca do handlowania. Także te dwa zapytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Kazimierzowi Dytyczku. Proszę. Panie burmistrzu, dwa zapytania. One nasuwają się po pracach zespołu kontrolnego dotyczącego urlopu, niewykorzystanych urlopów za poprzedniej kadencji. Czy dokonał pan już analizy i może nam przedstawić, ilu pracowników, nie chodzi o nazwiska, ale ilu pracowników ma niewykorzystany urlop jeszcze za 2014 rok? 15 to oczywiście jest, że do końca września nas nie interesuje, ale za 14 w urzędzie i podległych panu jednostkach. I drugie analogiczne pytanie z tym związane. Ilu pracowników na dzień dzisiejszy ma zapis w swoich umowach, kontraktach, który mówi, w przypadku rozwiązania wypowiedzenia okresu pracy nie zwalniony zostaje pracownik z obowiązku pracy. Bo to były głównie te przedmioty sporne, jakie wyszły w ramach tej kontroli.
prosilibyśmy tutaj o liczbę, a nie o nazwiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Panowie Radni, informuję, że uczniowie karty będą odpowiedzi. Przepraszam, Pani Radna, to dostać zgłaszała się. Dziękuję Panie Przewodniczący, że Państwa i tradycji, że najczęściej oczekują, aż wszyscy radni zadadzą pytania interpelacji. A ja już zostałam, ponieważ jestem również radną, do zadawania pytań interpelacji. Mam jedno pytanie, które dotyczy nowo budowanego budynku czy budynku baraku na boisku SP5. Podejrzewam tylko, że ten budynek, który jest stawiany, to są jakieś szatnie. Czy w związku z tym jest na to zgoda miasta, bo chyba inaczej nie może być? Jakie miasto ma dochody z racji ustawienia dwóch namiotów do tej miza oraz tego budynku, który powstaje? A drugie moje pytanie, w zasadzie nie pytanie, tylko przypomnienie. Radny ci już jest aktywny, więc ja również powtórzę. To nie jest stronnicze, że mieszkańcy ulicy Michałowskiego dopytują się o jadę autobusowe, których nie ma w ogóle. Z tego co uzyskałam, że być może w przyszłym roku nie chcę być w tym momencie posądzana stronniczość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Radni, tak jak powiedziałem, odpowiedzi na zapytania i interpelacje będą w 9 i zgodnie z zaleceniami również zostaną wskazane radne, wszystkim radne na piśmie ustawowym terminie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. I radni otrzymali również informacje na temat obchodów 730-lecia miasta Borka. W związku z tym bardzo mi proszę, bo jest to bardzo ważna sprawa o przedstawienie przygotowań przez Pana Burmistrza Miasta Warka Brzeskich. Proszę Panie Burmistrzu, może tak pokrótce, pomimo tego, że Radni otrzymali informację. Proszę się. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowna Rado, rzeczywiście ta informacja do Państwa Rady dotarła. Te przygotowania są cały czas w toku. Sytuacje, kiedy one muszą ulegać zmianie. Ostatnio otrzymaliśmy informację, że również w tych obchodach naszych głównych, czyli zaplanowanych na 17-18 czerwca, będzie uczestniczył Wielki Mistrz, więc też musimy tutaj dokonać pewnych zmian. Ale rzeczywiście te nasze główne obchody oficjalne są przewidywane na miesiąc czerwiec. Tam jest przebywana uroczysta sesja Rady Miasta. Tam jest wizyta naszych miast partnerskich, związana również z naszym świętem. Tam również jest, jak Panie i Panowie Radni zauważyli, wizyta przedstawicieli naszego miasta w Parlamencie Europejskim, gdzie odbędzie się wystawa poświęcona historii naszego miasta. Tą wystawę przygotowujemy wspólnie z Muzeum Zamkowym, natomiast nieoceniona jest to pomoc europosła Jarosława Wałęsy w umożliwieniu pokazania naszej historii w takim gmachu jak Parlament Europejski dla wszystkich eurodeputowanych, którzy na taką wystawę się zechcą udać. To jest jakby główne nasze wydarzenie. Oczywiście cały czas mamy wydarzenia te mniejsze. Wszystkie wydarzenia, które odbywają się w tym roku, mają ten cel upamiętniania 730-lecia naszego miasta, więc te również imprezy, które były coroczne, w tym roku przyjmują ten aspekt obchodów 730-lecia. Mamy w tym roku dwukrotnie Dni Malborka. Pierwsze w dniach 10-11 czerwca to będą takie obchody, znaczy nie tylko
odwrotny, co dni ma aborta bardziej rozrywkowe. Będą tam działania typowo już takie komercyjne. Natomiast właśnie 17-18 dni ma aborta, Festiwal Kultury Dawnej i uroczystości te główne związane z 730-leciem. Teraz opowiem, pan radny Czerwik pytał o kwestię 17 kwietnia i uroczystość odsłonięcia Madonny. To jest uroczystość, która w całości jest i organizatorem, jest Muzeum Zamkowym.